Cześć, nazywam się Agnieszka Kantarowska. Już nieraz mówiłam Ci na temat tego, jak wzmacniać swoją energię, jak ją podnosić i jak ją utrzymywać na właściwym poziomie. I jest to niezmiernie ważne, żeby taką wiedzę posiadać, ale też do tego się stosować. Ale w tym wszystkim równie ważne jest też mieć wiedzę, co osłabia Twoją energię. Co powoduje, że tej energii masz mniej, bo świadomość tego, jak podnosić tę utraconą energię, energię na niskim poziomie, jest bardzo dobrze mieć tę wiedzę. Natomiast ważne również jest posiadanie wiedzy, co Twoją energię osłabia, co powoduje, że czegoś nie chcesz zrobić, że coś wolisz odłożyć na później, że nie jesteś w stanie podjąć się danego działania. Co powoduje, że Twoje zdrowie jest słabsze, że masz gorszą kondycję fizyczną. Tutaj warto też nad tym obszarem się skupić. A w jaki sposób? Możesz po prostu przez kilka dni analizować swój dzień. Jak on wygląda? O której wstajesz? Czy jesz śniadanie? Czy ćwiczysz? Czy jest jakaś aktywność fizyczna, jakie działania kolejne podejmujesz w ciągu dnia, czy idziesz do pracy, czy pracujesz w domu, i jak wygląda, jak układa się ten twój dzień w pracy, czy też w domu, bo tutaj zarówno w tym miejscu, jak i w domu potrzebna jest ta energia, więc zastanów się, jak to wszystko u Ciebie wygląda i czy Ty również poświęcasz czas na media społecznościowe, na oglądanie telewizji, na rozmowy z różnymi ludźmi, osobiste czy telefoniczne. Zapisuj sobie to. Zapisuj każdą rzecz i dodatkowo zapisuj też, ile czasu Ci to zajmuje. Potem, kiedy będziesz mieć już taki zbiór z kilku dni, to pokażę Ci tak naprawdę, na co poświęcasz czas. I potem przyjdzie też konieczność oceny tego, na co Ty poświęcasz swój czas, czy na rzeczy, które dodają Ci energii, które pozwalają Ci utrzymać energię na wysokim poziomie, czy wręcz odwrotnie, czy te rzeczy, które wykonujesz, powodują gdzieś ujście, rozprzestrzenienie się tej energii, a w momencie, kiedy ona byłaby Ci naprawdę potrzebna, to jej nie ma, bo zbyt dużo czasu poświęciłeś na media społecznościowe, na oglądanie kolejnych wiadomości, śledzenie jakichś newsów, które do niczego nie są Ci potrzebne. Być może też rozmawiałeś z osobami, które osłabiają Twoją energię, które powodują, że nic Ci się nie chce, że jesteś zdołowany, i po takiej rozmowie zamiast tryskać energią i mieć chęć do działania, to czujesz się osłabiony. Też warto zastanowić się, czy w ciągu dnia miałeś możliwość zjeść jakieś wartościowe posiłki, czy to było coś zjedzone w biegu, w pośpiechu i nie dostarczyłeś sobie energii w postaci tego jedzenia. Zastanów się, jak to wszystko u Ciebie wygląda, a nawet więcej, już nie zastanawiaj się, tylko po prostu właśnie spisz cały swój dzień, kilka dni z rzędu, przeanalizuj. Kiedy wstajesz, kiedy chodzisz spać, czy masz czas na relaks, na zadbanie o swoje ciało, o swoje emocje, czas na zadbanie o swoje relacje. To też jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o utrzymywanie Twojej energii. Czy masz czas na medytację, czy masz czas na zapisywanie swoich celów i planowanie tych celów. To też ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o Twoją energię. Zobacz, jak wygląda Twój dzień. Niech to nie będzie tylko w takiej sferze, jak być może do tej pory, że wiesz, że wstajesz, że coś zjadłeś, coś robiłeś, ale tak naprawdę nie wiesz, na co ten czas przeznaczyłeś. Bo właśnie jeżeli jest taki brak wiedzy na co ty ten czas przeznaczasz, to jest to bardzo łatwy sposób na to, żeby ta energia gdzieś się rozproszyła, żeby nie było kumulacji tej energii we właściwym momencie, tylko ją tracisz na rzeczy, które okazują się zbędne. Więc zastanów się, jak to u Ciebie wygląda, spisz to wszystko, poddaj to analizie i wtedy zobaczysz, z czego powinieneś zrezygnować, na co powinieneś poświęcać mniej czasu, a gdzie ten swój czas, swoją energię odnaleźć. Więc trzymam za Ciebie kciuki. Cześć!